Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Trochę mi tu nie było, bo chyba około tygodnia, ale za chwilę Wam wszystko wyjaśnię. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 8 i teraz jest około godziny 8.40 i pracuję dzisiaj od 9, dlatego stwierdziłam, że tą chwilkę, którą teraz mam, wykorzystam na Daily Vloga. Akurat tak się złożyło, że za każdym razem jak jeżdżę na hiszpański nagrywam vloga, ale tym razem to przypadek, bo w pierwotnym planie miałam w czwartek nie nagrywać, ale wszystko mi się powszechniło i w ogóle miałam ciężki tydzień. Już Wam opowiadam, co się działo. Niestety zaczęło się od sztormu i od piątku był u nas okropny sztorm. Wiało, lało, po prostu niesamowicie. Ja nie mogłam spać dwie nocy i wszystko zwalałam właśnie na sztorm. Dodatkowo po prostu i światło mrugało, wiecie, i nie było internetu, a jeżeli był internet, no to był tak słaby, że nic nie dało się z tym zrobić. Chciałam dla Was zrobić live'a, ale no nie szło, po prostu nie szło. I później było coraz gorzej, bo wiecie, jak jedną noc zarobicie, no to spoko, druga, no już je robię nieciekawe. Ale kiedy zarwałam trzecią noc, zorientowałam się, że to chyba nie jest wina sztormu i tak, że deszcz w wielkości, wiecie, małego gradu mnie budzi, waląc w okna, tylko po prostu mam znowuż mój atak bezsenności. I ponad rok już nie miałam takiej sytuacji, ale niestety wróciło. Może ostatnio troszeczkę rzeczy mi się skumulowało i trochę nie dosypiałam i to jest efekt. Było tak, że spałam po 2 godziny dziennie, w sumie na dobę, bo niezależnie czy to był dzień czy noc, nie mogłam ani w noc spać. I powiem Wam, że to było masakryczne. I ktoś mógłby powiedzieć, że o, ale skoro nie spałaś, no to miałaś czas, mogłaś nagrywać. Powiem Wam szczerze, że czułam się masakrycznie, wyglądałam strasznie. Miałam podpuchnięte oczy, czerwoną twarz. W ogóle byłam cała spuchnięta z powodu tego, że nie spałam i wyglądało to naprawdę nieciekawie. Nie miałam ochoty w ogóle pojawiać się przed kamerą. A jeszcze dodatkowo, kiedy śpicie po 2 godziny w nocy, wiecie, kilka dni z rzędu, to potem jest coś takiego, że strasznie głupio gadacie, bo już mózg pracuje troszeczkę inaczej i zdarzyło mi się takie fajne kwiatki, kiedy, nie wiem, chciałam coś powiedzieć do domowników, to zamiast, nie wiem, powiedzieć, że zaraz idę do kuchni zjeść śniadanie, to mówiłam, zaraz idę do łazienki zjeść śniadanie, bo takie, gdzie? Więc mniej więcej tak to wyglądało. I powiem Wam szczerze, że to były naprawdę ciężkie dni, bo jeszcze sytuacja w pracy była trudna i nie mogłam wziąć z żadnego urlopu, żadnego zwolnienia, bo trzeba było pracować. A wiecie, skupić się w takim stanie było naprawdę ciężko. I wczoraj w ogóle miałam nagrywać dla Was vloga, miał być ciekawy film, bo wczoraj miałam jechać do Gdyni sama, po raz pierwszy. I powiem Wam szczerze, że niestety nie wyszło. Bo wczoraj, jak we wtorek przestał być sztorm na chwilę, właśnie wtorek odpuściło, tak wczoraj znowu u mnie lało i po prostu była ściana deszczu. Nie mogłam wyjść tą wózkiem, więc musiałam moje zakupy i spotkanie odwołać, ale już są plany, spokojnie w sobotę jadę. W sobotę też będę nagrywać film z gościem, więc myślę, że w niedzielę albo w poniedziałek ten film się pojawi, więc myślę, że to będzie dla Was coś ciekawego, bo najpierw miałam dla Was nagrać pewien film sama, ale potem pomyślałam, że to jest na tyle fajny film, że można go nagrać z kimś i to będzie jeszcze bardziej ciekawe. Ale wszystkim dowiecie się już na początku tygodnia albo właśnie na końcu tego tygodnia albo na początku przyszłego. Dzisiaj już czuję się trochę lepiej, bo od środy zaczęłam brać leki. Z środy na czwartek jeszcze kiepsko spałam, ale już w czwartek zaczęłam spać na miarę normalnie. Dzisiaj spałam właśnie z środy na czwartek około 5,5 godziny. To jest taką moją normą, trzeba mi śpię 6-7, więc nie jest już najgorzej, czuję się też lepiej. A i tak dzisiaj, niezależnie od tego, czy bym nagrywała, czy nie, muszę jechać na hiszpański, bo chcę, bo zależy mi na kursie i nie chcę tracić lekcji, więc stwierdziłam, że skoro i tak wychodzę, to może i tak będę się zbierać, wiecie, będę musiała się wybrać, uczesać, ogarnąć twarz i tak dalej, no to skoro już będę ogarnięta, no to nagram dla Was vloga. I teraz już mam zamiar wrócić z filmami. Ogólnie miałam dla Was nagrać na dzisiaj inny film, ale stwierdziłam, że chyba lepiej zacząć od daily vloga. Jest około godziny 12.10, udało mi się ustalić u mojego pracodawcy, że w czwartki będę pracować 3 godziny, a najprawdopodobniej w środę lub piątki będę pracować 5. Dzięki temu nie będę musiała się stresować, że będę musiała szybko jeść obiad, czy coś dla Was szybko montować, żeby zdążyć na angielski, bo na angielski muszę wyjść około 15.30-40, to jest tak już max, ale lepiej wyjść 15.35.
bo tak jak Wam mówiłam, wolę iść na autobus jeszcze po mojej stronie miasta, niż przechodzić przez tą moją niebezpieczną główną ulicę, więc robię sobie zawsze taki około 15-minutowy spacerek, ale ja wolę sobie założyć zawsze szybszy czas wychodzenia, bo potem i tak mam około 5-10-minutową obsługę. Dlatego też się cieszę i bardzo, bardzo jestem zadowolona, że jest już dopiero po 12, a mam czas, bo chciałam sobie poprzypominać to, co było na poprzedniej lekcji, sprawdzić jeszcze raz moje zadanie domowe, wiecie, jeszcze poćwiczyć. Oczywiście codziennie staram się coś robić w ramach hiszpańskiego, ale zawsze przed właśnie zajęciami staram się jak najbardziej przygotować, żeby po prostu jak najwięcej z tego wyciągnąć, bo skoro coś jest darmowe, to nie znaczy, że trzeba to zaraz olewać i traktować pobieżnie. Jak wiecie, mi bardzo zależy na tym, żeby się nauczyć chociaż podstaw tego języka, a jak już będę znała podstawę, będę miała bez problemu możliwość kupowania właśnie takich kursów i dzięki temu rozwijania swojego języka. Bo jak pamiętacie, chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu nawet, kupiłam ten kurs hiszpańskiego na płycie i niestety to było z jednej strony fajne, bo dużo rzeczy się nauczyłam, ale z drugiej strony brakowało mi tej pewności, wiecie, brakowało mi nauczyciela, który by mi poprawił wymowę, który by mi rzeczy, których nie rozumiem w tym kursie, wytłumaczył, bo nie wszystko tam jest super wytłumaczone i jednak uważam, że w ramach podstaw dobrze jest najpierw pójść na taki kurs, na jakieś lekcje, a dopiero potem właśnie takimi kursami na płytach, kursami na książkach można się doszkolić, można sobie przypominać, można rozwijać swoją wiedzę, później na pewno kupię sobie na poziomie B1 i tak dalej, ale na razie skupiam się na tym, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tych lekcji, bo Darío prowadzi zajęcia naprawdę niesamowicie i aż mam ochotę po prostu jechać. Jest około godziny 13:20 i przyszłam się na sekundę do Was odezwać, bo chciałam Wam coś pokazać, ale też powiedzieć, że za chwilę wychodzę na autobus i miałam dzisiaj najsmaczniejszy obiad, bo jadłam parówki z makaronem i sosem pomidorowym, czyli mój ulubiony obiad. I chciałam Wam pokazać mojego smartwatcha. Widzicie, tak on wygląda i to jest Garrett G11, jeżeli się nie mylę. On był za 150 zł. Nie chciałam inwestować, wiecie, w jakieś smartwatche za 1000 zł, bo nie wiem, czy coś takiego mi się spodoba. Powiem Wam szczerze, że on przyszedł wczoraj i jeszcze nie mam go ustawione dokładnie. Zobaczcie, mam północ w ogóle, muszę ustawić datę i czas, ale to już zrobię może w autobusie, bo w tej chwili nie za bardzo mam na to też moment, bo przed chwilą go jeszcze otwierałam, bo wkładałam kartę SIM. Dobrze, że zawsze ma się w domu jakieś zapasowe karty SIM, bo żeby ściągnęła aktualizację systemu, musicie włożyć kartę. I mam kartę pamięci i co fajnego, on łączy się właśnie z telefonem, wyskakują powiadomienia, kto dzwoni i to było dla mnie bardzo ważne, bo jak jeżdżę wózkiem, nie zawsze słyszę, nawet jak mam bardzo głośno włączony telefon, wiecie, że mi coś dzwoni w torebce, a tak będzie mi się tutaj na ręce pokazywać. Jak widzicie, jestem już w autobusie i muszę troszeczkę bliżej mieć aparat, żebyście mnie dobrze słyszeli. I trochę sama siebie strolowałam, bo ostatnio jak szłam na autobus właśnie na ten przystanek, to szłam prosto od weterynarza i troszeczkę poszłam sobie na spacer wcześniej, więc myślałam, że mam dalszą odległość. Myślałam, że mam troszeczkę dalej od domu i założyłam około 15-17 minut, a okazało się, że doszłam około 10, więc jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Jak widzicie, jestem już po drugiej stronie jezdni, w autobusie, więc jest fajnie. I przez to troszkę się stosowałam, bo oczywiście jak zawsze byłam niewyrobiona, wyszłam z domu dużo później niż powinnam i trochę się bałam, że nie zdążę, a jeszcze miałam około 4 minuty czekania, więc jest dobrze. Nie muszę Wam powiedzieć, że pogoda jest naprawdę dziwna. Jak wychodziłam, to myślałam, że będzie lało, a teraz już jest znowu błękitne niebo i co chwilkę się to zmienia. I oczywiście panikowałam, a zdążyłam bez problemu ustawić zegarek i mam go na ręku. Tylko minus jest taki, że słabo go widać w świetle, ale wydaje mi się, że chyba go źle ustawiono tryb energooszczędny, muszę nad tym posiedzieć jeszcze. Muszę przyznać, że bransoleta jest też bardzo fajna, bo ma bardzo dużo dziurek i mogę go naprawdę na moją chudą rękę ścisnąć bez problemu, więc jestem zadowolona. Ja teraz wjadę do Rumi i myślę, że odezwę się do Was z Maka, bo pewnie pójdę sobie po kawę i wtedy może chwilkę pogadamy, bo mam pewien temat. Jestem już w Maku, udało mi się zamówić moją kawę ulubioną i niestety dzisiaj nie mam czasu, żeby tak po prostu siedzieć i wypić sobie kawę, więc po prostu wziąłem na wynos i za chwilkę idę z powrotem, bo muszę jeszcze znaleźć statyw, żeby uruchomić windę i po prostu śmigać na zajęcia. Ale powiem Wam szczerze, że wczoraj oglądałam taki reportaż Uwagi i wiem, jakie są czasami nieobiektywne reportaże Uwagi, ale o pewnej instagramowiczce, która
ja idealne życie na Instagramie, a w rzeczywistości, wiecie, maltretowała własne dziecko i w ogóle zachowywała się jak osoba niezrównoważona. I powiem wam szczerze, że mnie to zawsze zadziwia, jak można kreować tak idealne życie na Instagramie czy na YouTubie. Ja wiadomo, też nagrywam i też wam pokazuję tylko część swojego życia, ale cały czas staram się, żeby to było jak najbardziej szczere, prawdziwe. Jeżeli mam zły dzień, to po prostu albo nie nagrywam, albo wam mówię, tak jak dzisiaj, że cierpię na bezsenność i to był straszny tydzień dla mnie. A kurczę, nie wyobrażam sobie, żeby teraz pokazywać wam tylko drogie rzeczy, drogie fajne restauracje, same luksusy, a życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie widzę sensu i też nie rozumiem, dlaczego ludzie obserwują takie osoby. Może wy mi wyjaśnicie, jaki jest fenomen takich idealnych obrazów życia, bo mnie nigdy one nie fascynowały. Ja bardzo lubię takie swojskie kanały na YouTubie, gdzie ludzie, głównie dziewczyny, ale głównie ludzie, czasami też mężczyźni nagrywają, więc dlatego mówię, ludzie są naturalni, wiecie, normalni, uśmiechnięci, ale czasami smutni, czasami mają porażkę, czasami sukcesy. Dobra, ja uciekam na hiszpański, może jeszcze przez hiszpański, jeżeli zdążę, coś do was odezwę, albo podezwę się już, jak będę wracać. Na razie. Jak widzicie, jestem już w autobusie, udało mi się zdążyć na szybszy, więc jestem zadowolona. Będę w domu około 6, a o 7 jestem u z koleżanką na Skype'ie, więc akurat idealnie. O dziwo, miałam w miarę dobrze zrobione zadanie domowe, miałam tylko jeden błąd, więc naprawdę jestem z siebie dumna, bo to jest duże osiągnięcie. Co prawda dzisiejsza lekcja już była naprawdę trudna, więc muszę sprawdzać dużo rzeczy jeszcze w swoich książkach i w internecie, się doszkolić, bo były rdzajniki żeńskie, męskie, wiecie, wszystkie formy, nie, nogi i tak dalej, więc trzeba było to wszystko przyswoić. I z chwilę po godzinie 20 trochę się do was nie odzywałam, bo po powrocie troszeczkę odpoczęłam, zjadłam kolację i pobawiłam się z guzikiem. Teraz jestem umówiona z koleżanką, bo przesunęłam troszeczkę spotkanie internetowe i będę rozmawiać na Skype'ie. A później pewnie, jeżeli zdążę, to pójdę na kuchenną rewolucję, ale jeszcze nie kończę tego vloga. I chciałam wam pokazać, jak wygląda zegarek. Myślę, że on nie jest jakoś bardzo duży do mojej ręki, miałam większe. Tutaj oczywiście już mi się rozpiął. Mam go troszeczkę za lekko tutaj ściśnięte, bo powinnam nadzieć te dalej, żeby mi tak nie kręcił się, ale się śpieszyłam na autobus. I powiem wam szczerze, że jak na razie dzisiaj mi się bardzo sprawdził. I szczerze mówiąc, zanim pojawią się komentarze, nie wiem, co się dzisiaj dzieje z moimi włosami. To są włosy świeżo umyte, wyglądają jakbym miał 3 dni. Pewnie jutro u mnie głowę znowu. Nie wiem, czy wy też tak macie, że używacie, nie wiem, tego samego szamponu, który wam się sprawdza. Tak samo myjecie głowę, a raz na te 15-20 razy te włosy nawet po umyciu nie są takie fajne jak zazwyczaj. I zawsze miałam takie sypki w ogóle, a dzisiaj to wygląda jakby miała, nie wiem, włosy po prostu mega nieświeże, ale okej, jakoś przeżyję. Chociaż zauważyłam, że w tym świetle wyglądają jeszcze gorzej. Naturalnie w lusterku wyglądają troszeczkę lepiej, więc chyba nie jest tak najgorzej. A myślałam, że mam okno odsłonięte, a nie, już mam zasłonięte, bo jest ciemno o 20 i tak jestem złamana. W ogóle zrobiła się taka typowo jesienna pogoda. I tak naprawdę z 30 stopni zrobiło się nagle u nas 15, 10 i to jest masakra. I nie wiem, gdzie się podziała złota polska jesień. Podobno ma być lepiej weekend, więc trzymamy się tego. Ja na weekend mam fajne plany, jeszcze nie wiem jak na niedzielę, ale na sobotę mam naprawdę fajne plany. Więc mam nadzieję, że wszystko wypali. Teraz uciekam i na pewno jeszcze się do was odezwę. Jutro pewnie vloga nie będę kręcić, ale jutro chcę nagrać inny film. I powiem wam szczerze, że mam wizję pewnego filmu. I z jednej strony chętnie bym go nagrała, a z drugiej boję się, że wam się nie spodoba, ale myślę, że zaryzykuję, bo podoba mi się cały pomysł i jeżeli pierwszy odcinek z takiego cyklu nowego wam się nie spodoba, to po prostu nie będę go kontynuować, ale chciałabym troszeczkę więcej popowiadać o mojej ulubionej muzyce, o ulubionych piosenkach i jak wielki wpływ muzyka ma na moje życie, więc myślę, że może chociaż niektórych to zaciekawi, mam taką nadzieję. Muszę przyznać, że miałam naprawdę miły wieczór, bo najpierw prowadziłam sobie rozmowę właśnie na Messengerze, o dziwo, na Facebooku z koleżanką i dopiero później spędziłam wieczór rodzinnie, oglądałam Kuchenne Rewolucje i pobawiłam się w międzyczasie też z guzikiem, więc i kotek był zadowolony i wszyscy wokół również. I PS, jeżeli chodzi o dźwięki, czy wasze koty też zakupują swoją miseczkę z jedzeniem, jak zjedzą tylko trochę i potem śpiewają takie piękne serenady, informując, że zakopały
zrealizuję, bo guzik właśnie taki jest. Nie zwracajmy na to uwagi, proszę. Jeżeli się świeca, to też mi wybaczcie, ale jest 23 i za chwilkę zmywam twarz, bo chciałam po prostu tego vloga zmontować. Ale chciałam Wam jeszcze o jednej rzeczy opowiedzieć, bo pod koniec sierpnia kupiłam God of War 4, czyli tą najnowszą część, a właśnie we wrześniu była w darmowych grach na PlayStation, bo kiedy jesteście członkiem PlayStation Plus, czyli możecie grać tam przez internet i mieć save właśnie w chmurze, to macie darmowe gry co miesiąc. I właśnie we wrześniu było God of War 3 i mega się ucieszyłam, bo jeszcze nie zaczęłam grać mimo kupienia w czwórkę, ponieważ jeszcze kończyłam inną grę. Przez kilka ostatnich dni, jak nie mogłam spać, ani tak za bardzo logicznie myśleć, to po prostu grałam sobie w trójeczkę i powiem Wam szczerze, że tak niesamowicie się wciągnęłam. Co prawda widziałam gameplaye z czwórki, oczywiście jak zawsze oglądałam u kiny, ale czwórka stawia głównie na fabułę, z tego co widziałam, a trójka to jest po prostu istny rozpieprz totalny i mordowanie bogów. I powiem Wam szczerze, że pomimo tego, że nie lubię aż tak brutalnych gier, to w trójkę naprawdę gra się przyjemnie i nie jest może ona łatwą grą, ale jak dla mnie łatwiejszy poziom, to jakoś nie miałam aż za bardzo dużych trudności w graniu. Jedyny etap, który mi sprawił problem, to coś takiego, co wyglądało jak te Guitar Hero, czy ta gra się nazywa, wiecie, co musicie wciskać odpowiednie przyciski i wygrywać dźwięki. To był taki jedyny element, który mnie bardzo wkurzał, bo przyciski, które tam są X, kółko, kwadrat i trójkąt, operuję tą prawą ręką, która nie jest aż taka sprawna, więc musiałam sobie trzymać, wiecie, na dwie ręce po dwa przyciski i nie szło mi to super dobrze, ale udało mi się samej tym przejść. Nie musiałam nawet siostry prosić o pomoc, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie. I jak na razie radzę sobie w miarę dobrze, może nie świetnie, ale w miarę dobrze umiem pokonywać bogów. I chyba jestem już około końcówki gry, na pewno 2/3 mam ze sobą, więc niedługo zacznę czwóreczkę. Kusi mnie, żebym w tym miesiącu, jak dostanę wypłatę, może jutro, kupiła sobie Spidermana, bo podobno gra jest rewelacyjna. Piszcie mi, czy lepiej kupić Spidermana, czy nową wersję Tomb Raidera. Jeżeli graliście, dajcie mi znać, bo słyszałam, że właśnie Spiderman to jest gra roku. FIFA mnie nie interesuje, wiem, że dzisiaj czy tam jutro jest premiera FIFA, ale jakoś mam starsze FIFA i to 19 mnie nie interesuje, dlatego dajcie mi znać, co lepiej grać, ale jeżeli chcecie God of War, to naprawdę Wam polecam. Trójeczka jest świetnym rozpieprzem, a czwóreczko ją mnie fabułą i już mogę się doczekać, jak skończę trójkę i zacznę właśnie grać w czwórkę. Oczywiście trójka nie jest bez wad, bo głównie to mi jest mordobicie i co jeszcze jest irytującego, to to, że widać, że to jest starsza gra i nie zawsze to sterowanie na czwóreczce pasuje, bo wiem, że to jest remaster z trójki. Oczywiście chodzi mi tutaj o remaster z PlayStation 3, bo właśnie God of War 3 jest teraz przeniesione na PS4 już od kilku lat. I oczywiście tajemniczo nie wiedzą, o co chodzi, a osoby, które nie grają na PlayStation, pewnie nie za bardzo się orientują. I widać, że to sterowanie nie jest tak dopasowane i czasami gdzieś tam spadniemy, bo wciśniemy przycisk, ale gra to inaczej skuma. Ale mimo wszystko bardzo fajnie się gra i jestem mega zadowolona. I myślę, że w tym momencie i tym akcentem właśnie na temat giera skończę tego vloga. Czekam na Wasze komentarze, co warto kupić, ponieważ chcę go zmontować i myślę, że materiału mam dzisiaj naprawdę sporo i ten vlog będzie długi. Wiem też, że wstępnie wyszedł długi, postaram się go jakoś tak pociąć, żeby był w miarę przyjemny do słuchania. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!